Witam wszystkich. Piękną pogodę zaczynamy dzisiaj mieć w Gdańsku. Co prawda morze nieco jest zamglone, a jesteśmy w tej chwili na plaży w Westerplatte. Widać, jest, statki stoją na redzie i czekają na wpłynięcie do portu. Zazieleniło się nam, zrobiło się bardzo ładnie, jest naprawdę, zaczyna być super pogoda. W oddali widać jest terminal kontenerowy, który został przeniesiony z nowego portu na stronę Westerplatte, ale to należało się, bo tu został wybudowany bardzo piękny punkt przeładunkowy i do wsiadania na takie jednostki jak promy. Wróćmy na plażę. Widzimy nasze niezawodne łabędzie, które się tutaj pasą. Zaczyna pięknie rosnąć tutaj roślinność. Tu na dole widać jest bardzo takie uodpornione róże nadmorskie, które znakomicie się tutaj czują w tych warunkach. Nie przeszkadza im tu czasami trochę zasolenie wody. No i spójrzmy tutaj na część portu północnego. Nasz nieszczęsny port serwis, który dalej smrodzi, paląc tutaj odpadki nomen omen przywiezione aż z Ukrainy, co jest dla nas niezrozumiałe, czyli stamtąd się wyzbyli śmieci, a u nas te śmieci palą. Ale tutaj wróćmy do naszego portu północnego. Widać wieżę portu północnego, fajną sylwetkę BCT, bałtyckiego terminalu kontenerowego, który przeładowuje ogromne ilości towarów. Stąd jakby sens wybudowania wielu dróg szybkiego ruchu, ale również poprawienia drogi takiej siódemki do Warszawy, która prowadzi, albo inaczej na południe Polski. Jeżeli ktoś jest chętny przyjechać tutaj, to warto, bo jest ogromny parking. Nawet jak jest trochę ludzi, to nie jest tak bardzo zajęty. Jak widzicie, jest pięknie. Pięknie zielono, wspaniale. Można tu przyjechać na plażę, poopalać się. Naprawdę warto. To jest takie dosyć szczególne miejsce. Tu jest jednak zawsze stosunkowo mało ludzi. Jest cicho, przyjemnie. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany takim spokojnym opalaniem się, to tylko tutaj sobie przyjechać. No i oczywiście ten nasz bałtycki piasek na plaży, który jest bezkonkurencyjny. Bo ani w Hiszpanii, ani w Holandii, byłem tam w paru miejscach, no, piasek nie umywa się do naszego, który jest fajny, miałki. Jak się nagrzeje, to jest taki przyjemny w dotyku. Czasami parzy, ale to jest takie zdrowe, bo używa się kąpieli piaskowych, gorących na niektóre dolegliwości. Tutaj można za darmo wygrzać swoje stopy w piasku nagrzanym słoneczkiem nadmorskim. Jedyna rzecz, na którą trzeba tutaj jakby uważać, to jest to, że generalnie jest tutaj dość, zaczyna się szybko, głęboko, dlatego że to jest taka część, która służy portowi i wiadomo, że są specjalizowane jednostki, których zadaniem jest pogłębianie. Oczywiście nie dzieje się to może bezpośrednio przy brzegu, ale jeżeli spojrzycie tutaj na fragment tego wybrzeża, to już widzicie, że tutaj są kamyki, że tutaj już się zaczyna infrastruktura portowa i z tego tytułu są między innymi również pewnego rodzaju pogłębienia, tak? To musi być tak zrobione. Tak więc kończąc, zapraszam wszystkich gorąco nad morze. Dzisiaj jest dosyć ciepło, bo rano było już 17 stopni o godzinie 6 rano, więc dosyć ciepło. Zobaczymy jak dalej, ale myślę, że będzie rosnąć temperatura. Ja się z tego cieszę.
bo można wyjść, poopalać się. Super sprawa. Zapraszam serdecznie. Na razie trzymajcie się.